No Zbigniew Ziobro jest jedną z osób, które naważyły nam tego piwa, które mamy, które bardzo aktywnie budowały ten system, który no de facto nie jest systemem, który jest jakąś rozwałką kompletną. Barski, w którego obronie Ziobro występuje, to jest jego człowiek, jego bliska mu osoba, świadek na ślubie. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory prezydenckie, a jest to dosyć prawdopodobne, choć oczywiście przesądzić tego nie można, no to tam zaczną się najróżniejsze ruchy. To jest takie machanie flagą i pokazywanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, tu jesteśmy, my też, my też. Dla Morawieckiego to jest dość duże upokorzenie. Nagle jego pozycja w partii zostaje zrównana z ludźmi, z którymi walczył, którzy nazywali go zdrajcą. To jest trochę rywalizacja też na to, kto ma mniej za uszami. No właśnie. Ziobro mówi niby nic nowego, ale no w stanie, w którym się znajduje i po tak przerwie długiej, no to warto przytoczyć. Rząd to komuniści, którzy nie uznają sędziów i ich wyroków. Jednocześnie też przyznał, że nie uznaje tych, którzy są powołani przez Bodnara prokuratorów. Tusk niczym szczur dociśnięty do ściany wymusił na Bodnarze kolejne kryminalne działanie, bezprawne, przestępcze, odwołanie Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego i tak dalej, i tak dalej. No mocna retoryka, trzeba przyznać. Ja jestem ciekawa, ile opinia publiczna jest w stanie znieść takiej mocnej retoryki. Jarosław Kaczyński o zamachu stanu mówi od lat tak naprawdę. Natomiast no Zbigniew Ziobro jest jedną z osób, które naważyły nam tego piwa, które mamy, które bardzo aktywnie budowały ten system, który no de facto nie jest systemem, który jest jakąś rozwałką kompletną systemu sprawiedliwości. No i tak, no może teraz rzucać jakimiś mocnymi słowami, mocnymi sformułowaniami, ale no to osoby, które teraz są i w sądach, i które mają procesy, muszą się mierzyć z tym, że na przykład w ich sprawie wydaje wyrok nieprawidłowo obsadzony sędzia. No i co? No to są realne problemy. Zbigniew Ziobro może sobie gadać o jakichś komunistach, a no, ktoś musi po nim sprzątać ten bajzel. Jak zedrzemy te krzykliwe hasła, to tak naprawdę żadne fakty nie bronią ani Zbigniewa Ziobry. To jest krzyczenie w obronie systemu, który się budowało, w obronie samych siebie. Jest atak, prawda? Dla PiSu, dla suwerennej Polski, dla Zbigniewa Ziobry te najbliższe miesiące zdecydują o tym, czy niektórym osobom z tego środowiska uda się uniknąć odpowiedzialności przez naciski polityczne na wymiar sprawiedliwości, bo odbicie władzy w tym momencie tak naprawdę sprowadzałoby się, co wynika z kolei z wywiadu Jarosława Kaczyńskiego, do zabetonowania tego pisowskiego systemu. Zbigniew Ziobro po prostu mówi to, bo sam boi się odpowiedzialności, jeśli nie swojej, to swoich ludzi, tak naprawdę istnienia swojego środowiska politycznego. I wydaje mi się, że też warto to po prostu tłumaczyć, bo poza tymi krzykliwymi hasłami no, niewiele zostaje, tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że Barski, w którego obronie Ziobro występuje, to jest jego człowiek, jego bliska mu osoba, świadek na ślubie, były kandydat z list PiSu Prawa i Sprawiedliwości, który na koniec rządów PiSu, kiedy Zbigniew Ziobro czuł pismo nosem, że Prawo i Sprawiedliwość przegra, scedował na niego bardzo dużą część swoich obowiązków, wykręcając kolejny bezpiecznik, tak naprawdę przygotowując całe pole minowe dla nowej władzy, jaka by ona nie była, bo przy założeniu, że władza nic by nie zrobiła i czekałaby na zmianę, to do wyborów prezydenckich no nie mogłaby rządzić. Ten plan się powiódł przecież tak naprawdę, dlatego że wszystko to, co dzieje się w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, w KRS-ie, właśnie te kwestie dotyczące Prokuratury Generalnej, no to jest wprowadzanie chaosu, na któremu PiS-owi bardzo teraz zależy, bo wiadomo, że im więcej niepewności i chaosu, tym bardziej rozchwiane społeczeństwo i bardziej nieufające obecnej władzy, więc to jest wszystko bardzo dobrze przemyślane. Pytanie nie tylko, no, czy ta sprawa zostanie doprowadzona do końca przez Prawo i Sprawiedliwość, czego, jak już mówiliśmy dzisiaj, no, taką ostatecznością będzie wyrok w sprawie wyborów prezydenckich, wyrok obywateli, wyrok wyborców, rzecz jasna właśnie. Natomiast co do samego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze się mówiło, że PiS, że Jarosław Kaczyński zjada wszystkie swoje przystawki. Tylko teraz pytanie, kto kogo zje, bo to już nie jest ten sam Jarosław Kaczyński, który był jeszcze lat kilka temu, tylko no już zupełnie w innej formie i człowiek, i polityk. I teraz tak, połączenie z suwerenną Polską oznacza, że
Jarosław Kaczyński przytula do serca swojego największego konkurenta i zagrożenie, czyli Zbigniewa Ziobrę, i dzięki temu będzie mógł go kontrolować i reagować, jak będzie czas. Czy jednak Zbigniew Ziobro dostaje prezent od Jarosława Kaczyńskiego w postaci dostania się do struktur, które, no wiadomo, to chyba nikt z tym nie będzie dyskutował, o których przejęciu struktur Zbigniew Ziobro marzy. To nie jest ani ten sam Jarosław Kaczyński, ani ten sam Zbigniew Ziobro, przy czym Ziobry nie da się kontrolować. To nie jest polityk, któremu można powiedzieć, co ma robić. To jest polityk, który nieustannie sprawiał kłopoty Jarosławowi Kaczyńskiemu. To jest polityk, przez którego Polska nie dostawała pieniędzy z Unii Europejskiej. Na przykład, co zresztą duża część obozu Prawa i Sprawiedliwości też uważała za bardzo, bardzo dla nich niekorzystne. Natomiast trochę Ziobro teraz nie ma wyjścia, musi pozwolić się zjeść, bo jego partia jest de facto partią nieistniejącą. W momencie, kiedy nie ma stanowisk w państwie, no to okazuje się, że to jest jakaś garstka ludzi. Oni nie mogą przecież wystartować samodzielnie. Tej partii po prostu nie ma. Ona w żaden sposób nie jest osadzona w społeczeństwie, nie ma żadnych struktur. Natomiast mówiąc to, że Jarosław Kaczyński nie jest tym samym Kaczyńskim, no absolutnie trzeba dodać, że nie ma innej takiej nie osoby ma alternatywy, po prawej stronie sceny politycznej. I on cały czas jest tym silny i cały czas jednak jest kimś, kto umie wyznaczyć jakąś strategię, kto umie zjednoczyć ludzi wokół siebie, co najmniej na strachu, że prawica wróci do sytuacji z lat 90., kiedy była kompletnie rozproszona, kompletnie rozsypana. Więc dopóki Jarosław Kaczyński będzie wykazywał się jednak, będzie dawał oznaki, że jednak jest intelektualnie sprawny, to wydaje mi się, że ten obóz prawicowy będzie koło niego trwał. Choć oczywiście, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory prezydenckie, a jest to dosyć prawdopodobne, choć oczywiście przesądzić tego nie można, to tam zaczną się najróżniejsze ruchy. Wiadomo, że przegrana powoduje nerwowość, są te obozy, rozliczenia, które rosną. Tak, zrzucanie winy. Mateusz Morawiecki bardzo mocno walczy o swoją pozycję. A propos walki Morawieckiego, już przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chciałam już Patrykowi też oddać głos w tym temacie, ale uzupełnię jeszcze, bo tutaj Agata, mówiąc Morawiecki, przypomniała mi jeszcze jeden wątek całej tej dyskusji dotyczący połączenia PiS-u z suwerenną Polską, czyli Michał Dworczyk, który bardzo jasno sprzeciwił się temu pomysłowi, twierdząc, że on jest samobójczy, że połączenie z suwerenną Polską spowoduje, że Prawo i Sprawiedliwość przegra kolejne wybory. Jarosław Kaczyński podobno zirytował się w sposób niemiłosierny, chciał nawet usuwać przez chwilę Dworczyka z partii, czy tam jakieś nagany mu udzielać, już nie pamiętam, mniejsza o większość. No wiadomo, jakie relacje są i były między Morawieckim i Ziobrą, więc gdzieś tam rozumiem nerwowość tego środowiska, ale odważnie trzeba przyznać, postawili sprawę. No, to była taka inscenizacja, taki jednoaktowy akt strzelisty. Odwagi! Ale też Michał Dworczyk, mimo swojej osobistej niechęci, to nie wierzę w to, że zrobił to wbrew Mateuszowi Morawieckiemu, choć Morawiecki, Morawiecki później przekonywał, że on ma inne zdanie w tej sprawie, ale to jest takie machanie flagą i pokazywanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, tu jesteśmy, tu jesteśmy, my też. No, być może coś udało się ugrać. Mateusz Morawiecki ma przemawiać w Przysusze, ma przemawiać też Jarosław Kaczyński. Chyba nawet będzie po Kaczyńskim. Dla nich to jest ważne w tym wyścigu, kto będzie zaraz za prezesem, bo niektórzy umieją się dobrze ustawiać w zdjęciach za prezesem, jak Czarnecki, Kurski, którzy nie najlepiej dobrze kończą. Na tym wychodzą, więc te sposoby zwracania na siebie uwagi są duże. Tym bardziej, że dla Morawieckiego to jest dość duże upokorzenie, bo jego funkcja w partii, byłego premiera, człowieka, który bardzo chciał zostać kandydatem na prezydenta i cały czas chce. No i nadal chyba o tym marzy właśnie. Człowieka, że walczy. Człowieka, który chciał zastąpić Kaczyńskiemu i się odsłonił, bo powiedział o tym wprost. Nagle jego pozycja w partii zostaje zrównana z ludźmi, z którymi walczył, którzy nazywali go zdrajcą, którzy twierdzili, że nawet nie reprezentuje polskich interesów. Tak, że chodzili, o zdradę stanu go przecież oskarżali. Przypominali, że jest bankierem. Niektórzy nawet mówili banksterem. Że jest miękiszonem, że tak naprawdę właśnie, jest zupełnie człowiekiem z innego środowiska, on nagle zostaje zrównany do pozycji tych swoich politycznych wrogów, więc to są trudne dni dla Morawieckiego, nawet jeśli on i jego środowisko będą robili dobrą minę do złej gry. No zadam to pytanie, bo muszę, bo to wiadomo, że tym będziemy żyli przez najbliższe miesiące. Czy uważacie, że
ktoś wysuwa się na prowadzenie, jeżeli chodzi o wyścig do bycia kandydatem PiS-u na prezydenta, bo ostatnio chyba Jacek Sasin mówił, że są trzy osoby. A nawet dwie. A nawet dwie, tak? No on... Bo mówiło się, że dwie, a on chyba powiedział, że trzy, albo na odwrót, ja już nie pamiętam. Ale to też mówił, że nie robi to wielkiej różnicy. Trzy. To dwie, mówił trzy. U mnie w programie, no bo wiemy, a później jest, Konrada mówił. Że jest pan Błaszczak, wiemy, że jest pan Sasin. Pan Nawrocki, o którym mówił Sasin. I kto trzeci? Bocheński. Tobiasz Bocheński, tak. Nadal jeszcze w wyścigu. Ja tę trójkę typuję akurat, gdybym miał rozszyfrowywać słowa Jacka Sasina, to to byłoby trio Nawrocki, Bocheński i Błaszczak. Mhm. Bez Morawieckiego. No właśnie, jest ciekawa sytuacja z tym Morawieckim, który bardzo, bardzo by chciał, czy przynajmniej pokazuje opinii publicznej, że chciałby i pewnie, że myślę, że ma taki argument no, finansowy. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość straci pieniądze, to jako ten bankster, on może sobie poradzić z prowadzeniem kampanii wyborczej. Natomiast no, przed Prawem i Sprawiedliwością jest tu ileś dylematów w sprawie wyboru tego kandydata. Wiemy i o tym już mówiliśmy, są to niesamowicie ważne dla PiS-u wybory. Jednak to, że prezydent może wetować, może blokować działania rządu, widzimy jak to jest ważne. Widzimy jak bardzo to stopuje. Kto waszym zdaniem z tej trójki ma największą szansę? Bo mówi się chyba najwięcej ostatnio o panu Nawrockim, ale to jest, przepraszam, z pełnym szacunkiem, ale no name. I ja nie wiem, czy taki manewr jak z Andrzejem Dudą z roku 15 uda się w roku 25. Jest bardzo ważne, żeby umieć prowadzić kampanię wyborczą. To jest zupełnie inny sposób prowadzenia polityki niż udzielanie wywiadów na przykład. Właśnie. To jest jednak ktoś, to musi być ktoś, kto choć trochę będzie prześwietlony i nie wyjdą nagle jakieś rzeczy, których będzie można użyć przeciwko niemu. No, ale podobno ktoś, właśnie Nawrocki najlepiej tu wypada w akurat tej też dyscyplinie były różne. No i pan Morawiecki zresztą. W sensie, że nie został prześwietlony? Właśnie, tak. Tak, no zupełnie nie był prześwietlony. Chociaż Morawieckiego starał się prześwietlać, próbując wyciąć kontrkandydata. No tak, ale wydaje mi się, że jeszcze wiele, wiele przed nami. Poza tym też tak po ludzku nie można stwierdzić, jak on będzie reagował na przykład na ataki w kampanii, bo nigdy nie mierzył się z żadną kampanią i to jest bardzo duży problem dla PiS-u. To jego będzie najtrudniej zaatakować tak naprawdę. Nie wiem, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Biorąc pod uwagę jego bokserską przeszłość, podejrzane znajomości, to, że nie musiał się gryźć w język. Gazeta Wyborcza to opisywała. Tak, ale w porównaniu tak. z Morawieckim na przykład, no to wiecie, to mniej argumentów jednak mimo wszystko by właśnie, było. To jest trochę rywalizacja też na to, kto ma mniej za uszami. No właśnie, to no tak, w ogóle ale... to pokazuje, w jakim innym miejscu, słuchajcie, jesteśmy. Ale z drugiej wybiorą strony... kandydata, który ma jak najmniej za uszami. Ale z drugiej strony, no myślę, że nie zobaczymy zdjęcia Mateusza Morawieckiego bez koszulki z kibolami, a w przypadku Karola Nawrockiego myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. No, niewykluczone, to prawda. Słuchajcie, kończąc wątek, 11 października dzisiaj. Mówiło się, że 11 listopada, w Dzień Niepodległości, PiS właśnie tak symbolicznie ogłosi nazwisko swojego kandydata. Czy waszym zdaniem to jest możliwe, że przez miesiąc się wykluje ta cała sytuacja? Tak, ja myślę, że tak, tak? Że jest naprawdę mało czasu i rzeczywiście ta data gdzieś pada, zwłaszcza gdyby to był kandydat taki wyciągnięty bardziej z tylnych szeregów, no to jednak potrzebny jest czas, żeby zbudować mu rozpoznawalność, poparcie, żeby on objechał też struktury, bo to jest przecież bardzo, bardzo ważne, żeby prowadzić kampanię na takim lokalnym poziomie. Działacze na dołach muszą poznać też taką osobę, muszą wiedzieć, dla kogo będą robić kampanię. Więc no, mnie się wydaje bardzo prawdopodobny ten 11 listopada. No, absolutny deadline dla wszystkich to jest grudzień. To tym bardziej tak? To znaczy, bo zastanawiam się, trochę political fiction, ale moim zdaniem byłoby to ciekawe, bo Prawo i Sprawiedliwość, mimo że ma duży problem, bo nie ma tak naprawdę takiego no, dobrego kandydata, który byłby naturalny, to potrafi bardzo mocno przykuwać uwagę, dyskutujemy o tym od kilku minut. Uważam, że to byłby bardzo dobry ruch z ich strony, gdyby okazało się, że nagle Jarosław Kaczyński wychodzi 11 listopada i wyciąga kandydata, którego musimy googlować. To znaczy w ogóle jest to totalne zaskoczenie. To byłaby taka operacja, która z jednej strony pozwalałaby przez miesiące przykuwać uwagę w dość takim no, bezpiecznym temacie, no bo tutaj trudno jakoś punktować za coś PiS, a z drugiej strony nagle duże zaskoczenie, dopiero poszukiwania
kim jest ten człowiek. Nie wykluczałbym też takiego scenariusza, no bo gdyby okazało się, że naprawdę to będzie czy Nawrocki, czy Bocheński, to to wszystko będzie takie po prostu nudne. Nudne. Błaszczaka akurat nie wierzę. I tu bym wspomniała Stany Zjednoczone, jednak kampania w Stanach pokazuje, że może być zaskoczenie i że kampania może być bardzo krótka, bardzo intensywna i na bardzo dużych emocjach.